Witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Ja mam na imię Marek, za kamerką jak zwykle. Przed! I tego się nie spodziewali. Jak hiszpańska inkwizycja. Misiek, proszę państwa, szalony, John. Słuchajcie. Ty kolejny John. Przepraszam, John. Kawka. Na podstawie. O. Dobra. Słuchajcie, Łukasz nas poprosił, żebyśmy przemacali, więc robimy na twoją prośbę, Łukasz. Jego patent. Robiliśmy kiedyś tam test mojej nerki, którą noszę jako często z Spearpointowej trimy. A Łukasz wymyślił sobie wersję ekonomiczną. Jak ktoś nie chce wydawać 2,5 stówy na Chesta albo 1,5 stówy na Baribala, to jest inna opcja. Mam to na sobie. Jest to nic innego jak po prostu ładownica duża. Akurat Milturowska, naszego toruńskiego producenta, też pozdrawiamy. Miltura. Fajne robią rzeczy z kordurki. Niedrogie, polecamy w razie W. Ale nie o tym. Łukasz dogadał się z Milturem, żeby Miltur do tej swojej ładownicy, którą robi standardowo, to całość kosztowała chyba 8 dych z tego, co mi mówił. Nie pamiętam, ale jakoś tak. W każdym razie niedużo, relatywnie. Ona jest dla mnie trochę za mała, dlatego tak mi wysoko wisi, trochę mnie wkurza, bo mi się broda wplątuje. Zamówił ładownicę i poprosił, żeby doszyli mu chłopacy z Miltura uprząż po prostu. Będę się starał to pokazać, słuchajcie. Ładownica też duża. Zajmuje prawie całe cycki. Pokazuję system montażu. System montażu jest taki sobie, bo czuję na plecach, na kręgosłupie tą klamerkę, która tam jest. Więc jest to taki system, no troszeczkę do it yourself. Ale działa. Można tak nosić. Łukasz jest sporo mniejszy ode mnie, dlatego to jest dla mnie troszeczkę za małe. Ale udało się. Pokazuję, proszę bardzo. O. Tak wygląda. Zaraz to zdejmiemy, pokażemy z bliska. No. Spora, konkretna. W wielkości myślę trimy, może nawet troszeczkę szersza. Zaraz pokażemy, jak to wyjrzy. Regulacje, wiadomo. Tutaj na 2 fasteksy, więc można sobie to samodzielnie zapiąć, wypiąć. Widać? No widać. Nie wiem, jak to by się sprawowało na przykład na koszulce, bo naprawdę przez polar czuję klamerkę. Już pokazujemy. Generalnie pomysł jest niezły. Można się do tego przyzwyczaić i faktycznie tego Chesta tyrać. Co to? A. Myślałem, że retraktor. No. Już igliwie. Już wszystko pokazujemy. Shake it, baby, shake it. Dobra, słuchajcie, zdejmuję, odpinam fasteksy. Tak to wyjrzy, słuchajcie. Co zwykłe taśmy, nie wiem co to są, chyba 30 albo 25. Pokazuję. O. Tu są dodatkowe do ładownicy doszyte mocowania. Żeby można było zrobić, założyć tą uprząż. Dołem są też przyczepione mocowania i fasteksy. O, kordurka. O, Miltur. Naprawdę uczciwie zrobiona. Nie mogę powiedzieć, że jest jakaś tam wiocha czy popelina, bo nie jest, kurczę, no. Tu jest jeszcze pasek. Będzie chyba 50 z dużym fasteksem, żeby można było sobie to też jako nadupnik nosić. No, przepleciony tu. Zawinięty tu. No, molki z tyłu, molki i rzepy z przodu. Troszeczkę konstrukcję baribalową mi przypomina też, bo tak, jest zamek. Tu jest przednia kieszeń, taka płaska, bez żadnych, cicho, żeby było widać, słońca trochę, proszę bardzo. Tutaj nie ma żadnych przegródek, żadnych mocowań, nic, po prostu jest to płaska kieszeń. O, będzie lepiej, jak to zrobimy na dole, o. O, dobra. Będzie widać, panie. Pokazuję jeszcze raz. Tutaj jest kieszeń taka po prostu. No, coś płaskiego. Można sobie pokitrać, ale dużo rzeczy tutaj wejdzie, bo ona jest naprawdę spora. Nie jest taka pękata jak trima, ale też, no, wejdzie tutaj trochę. Sporo rzeczy tu wejdzie. No, nie jest kompresowalna, co mnie na przykład właśnie urzeka, chociażby w trimie, że można ją sobie regulować na głębokość.
I jest duża wewnętrzna kieszeń, gdzie są... Będzie widać? Mam nadzieję, że będzie widać. Kieszeń z siatki, właściwie dwie. Siatka konstrukcyjna. Na tym są naszyte gumy szersze. A nie, przepraszam. Gumy nie są szersze, tylko są naszyte dwie gumy i na tych dwóch gumach, o. Na tych dwóch gumach jest naszyta jeszcze trzecia guma, więc można sobie przeplatać. Fajne, to jest mądry system montażu, słuchajcie. Dwie pętelki, zamiast shock corda jest sznurek jakiś zwykły, nie wiem, pewnie łuki nie miał. Głęboko. Głęboko jak cholera. Otwór drenażowy na dole, żeby jakaś tam ewentualnie wilgoć miała gdzie spieprzać. Tutaj jest jeszcze drugi. O, może zrobimy tak po prostu. Będzie łatwiej pokazać, co? O. Czyli to jest strona wewnętrzna od klaty, że tak powiem. Jedna kieszeń, druga kieszeń, dwa rzędy gum. Czyli segregacja może być konkretna. Dwie pętelki tutaj, dwie pętelki tutaj. Tak wygląda ta strona wewnętrznej dużej kieszeni od klaty. Tak wygląda strona zewnętrzna. Też dwie kieszonki. Już gumy pojedyncze. Szersze, węższe. Też pętelki, też sznurek do ewentualnych napcha szpeju od cholery tak naprawdę. System montażu tego jako Chesta niespecjalnie mnie przekonuje. Natomiast ładownica sama w sobie przekonuje mnie dosyć mocno. Raz, że jest naprawdę uczciwie zrobiona. Nie ma tu żadnej popeliny. Widać, że można to ciorać spokojnie. Dwa, że pojemność jest wow. Wiadomo, szpeju zawsze mam w sobie za dużo, więc można to spokojnie wypchać. Trzy, jako nadupnik pewnie też zrobi robotę. Chciałbym to rozplątać może i zobaczyć, jak to się przyczepia na dupsko, ale nie wiem za bardzo, jak to zrobić. A, już wiem, jak to zrobić. Dobra, rozwijam. Rozregulowuję. Sorry, Łukasz, będziesz sobie musiał to poskręcać. Opasuj. Sam się prosiłeś. Dobra, przyczepiam jako nadupnik, żeby pokazać. Nie będę odczepiał już tej... nie będę już odczepiał tej uprzęży czestowej. Tylko ją może tutaj skidam po prostu do środka. O. Zobaczmy, jak to się ma. O, panie, nawet ja się w tym zapnę. Poniosło mnie z rozwinięciem. Poniósł mnie, no. Więc co? Może być, jako nera? Pokazuję. Duża, solidna, sowicie wypchana nera. Nie powiem, wygodna. Ściśnijmy się. Z uwagi na to, że schudłem, ścisnąć się mogę bardziej. A jak? Dietka, marchewka. Zamiast steaków teraz są... Buraki. Takie różne, no, sałatki. Sok z buraków też jest, żebyś wiedział, nie śmiej się z soku z buraków. Burak. Sok z buraków daje nam żelazo, jak oddajemy krew. A oddajemy, wam też polecamy. Krew jest wtedy pyszniejsza, można pakować w innych ludzi. Tak wygląda jako nadupnik, jako nabocznik. Tak wygląda jako nadupnik, proszę bardzo. Będzie jedyna niepowtarzalna okazja obejrzeć mój zad. Nie wiem, Misiek, steruj, bo nie wiem. Jak to tam? Wyjrzy? Do dupy. Do dupy. Super. Odwróć się, pan. Dobra. Wstydu oszczędź. Pokazuję, proszę bardzo, nadupnik. Trochę lata, ale no to tak będzie latać, no każdy ma dupnik lata, no. Fajny. Fajna szeroka taśma, która wtedy nie uwiera w boczki, że tak powiem. O, jeszcze przekręcę. No, naprawdę. Na krótsze wypady, zamiast plecaka, jak jesteś, kurczę, człowiekiem lubiącym ograniczyć ilość szpeju targanego ze sobą gdzieś tam na wyprawę, krótszą, to nadupnik zamiast chlebaczka, czy zamiast plecaka małego. Wszystko pod ręką, fajne to jest, ej.
kupa miejsca, naprawdę. No, spoko. Dołożyłbym parę rzeczy, dołożyłbym sobie gumki na dole tutaj. Chociaż są paski, no też przytroczysz. Hamaczek, o, przytroczysz, albo tarpa przytroczysz pod spodem. Tu bym coś dołożył, jakieś pętelki. Bo ja to lubię takie, o, wydziwiane rzeczy. Ale to jest prosta i działająca sprawa. Podoba mi się. Łukasz, pytałeś, prosiłeś nas o zdanie, więc mówię uczciwie jak jest. Jako nadupnik, jako nera, elegancka sprawa. Sam się będę zastanawiał nad tym, czy by czegoś takiego sobie nie sprawić. Jako dodatek, no może do trimy. Materiał petarda, taśmy z pasamonu, kordurka oryginalna, więc elegancko. Jako chest niespecjalnie mi się podoba, no, ten system montażu, tak naprawdę. Widziałem lepsze, wiem, że ten, którego używam, jest mega super sprawa. Pewnie można by to było przemyśleć troszeczkę inaczej, ale wierzę, że skoro sobie tak to wymyśliłeś, to na pewno pasuje ci to i może po prostu na mnie to jest za małe i bym docenił bardziej, gdyby było w moim rozmiarze. Tak to wygląda. Nie znałem niedawno jeszcze firmy Miltur, właśnie dzięki Łukaszowi poznałem firmę Miltur. I nie zdawałem sobie sprawy, że robią takie dobre rzeczy, fajne robią rzeczy i polecamy. Możecie zajrzeć do nich na stronkę. Musimy sobie pogadać kiedyś tam, a że są blisko, to może nawet uda się zrobić jakiś filmik, jak to się robi, jak to się szyje. Fajnie by było zobaczyć? Fajnie by było zobaczyć, nie jak powstaje nera, albo ładownica, albo coś. Michał, Marek, ekwipunek dźwigany codziennie. Ładownica z Miltura robiąca za chesta i nadupniko nerkę. Zawsze to coś innego. Dla kogoś, kto nie chce rozwiązań mainstreamowych. Pozdrawiamy.